Alfianko. Sprzedaż i motywacja. Podcast dla wszystkich, którzy żyją ze sprzedaży. Jeśli chcesz zdobywać nowe umiejętności, poznawać nowe techniki, doskonalić rozmowę sprzedażową, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Roman Kawszyn i Adam Szaran, trenerzy i praktycy sprzedaży, zapraszają. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Sprzedaż i motywacja. Roman Kawszyn. Adam Szaran. A dzisiaj taką trochę tradycją staje się, że mamy ze sobą gościa. No i dzisiaj razem z nami Robert Tarnowski. Cześć wszystkim. A będziemy jeździć po marketingowcach. I musi być taki początek, wiesz, w którym zachęcimy słuchaczy. Teraz wszyscy sprzedawcy klikają. Dobrze, roast od rana. Tak? Zachęcimy słuchaczy do tego, żeby nas dalej słuchali. Powiem Wam, że tak jak patrzę na rzeczywistość handlowców, szczególnie tych żyjących w takich firmach, w których mamy dział marketingu, który się zajmuje tym, co handlowcy potem powinni wdrażać, nie wiem, szczególnie przy działach marketingu kreatywnych, którzy robią new product development, którzy planują jakiegoś rodzaju akcje, trade marketingowcach i tak dalej, to tamto napięcie pomiędzy działem marketingu i działem sprzedaży, pomiędzy tym, co wymyślą marketingowcy, a muszą zrealizować trochę handlowcy, jest naprawdę widoczne i z drugiej strony mi się wydaje, że to jest trochę podszyte takimi marzeniami i wyobrażeniami o pracy marketingowca, że my tutaj musimy zasuwać, realizować. Oni tam siedzą na 30 piętrze, jarają zioło, jedzą tam kanapeczki z topinamburem, nie? I tak dalej. Wędzonym topinamburem. Tak, podwędzanym. Podwędzanym topinamburem. A do tego wszystkiego jeszcze słyszałem bardzo fajne określenie ostatnio, że ci ludzie w marketingu to nic nie robią, tylko pompują baloniki i robią eventiki. O! Tak, też taką opinię słyszałem, no, po prostu trochę przykra, krzywdząca, ale trochę rozumiem. A, będę walił? Tak, wali, nie wal, tym razem, wiesz, ty nie jesteś sam. Miało być, jest. Dobrze, Robert, parę słów o Tobie. Znajdujemy się w ogóle jesteśmy w komunikacji, a nawet w komunikacji plus. Parę słów o Tobie, czy o firmie, w której pracujesz, co takiego robicie na co dzień, żebyś mógł nam powiedzieć, zanim przejdziemy do konkretów związanych z marketingiem, PR-em. No dobra. W komunikacji plus to byliśmy tutaj, bylibyśmy parę miesięcy temu, teraz jesteśmy już w grupie komunikacja plus, to dosyć ważne, bo jesteśmy tak naprawdę grupą 8 różnych firm, które zajmują się bardzo różnymi działami sprzedaży, marketingu, sprzedaży, komunikacji itd. Mamy wszystko od badań, przez digital, przez stukasz sygnetem z tym, tak właśnie. Gdzie mi to słyszycie? Wiesz co, to bardzo się przenosi na mikrofon tutaj, dlatego podstawiliśmy. Dobra, teraz myślę, że to będzie taki... Nie zrobiliśmy tego. Później nam piszą, fajnie facet gada, tylko dlaczego tak wali pięścią w stół, nie? Tego typu. To jest ciekawe, bo szkolenie, bo jakby w branży, w PR-ze, marketingu, wszyscy robią szkolenia z wypowiadania się przed kamerą. A teraz podcasty dopiero stają się popularne i tak naprawdę nikt jeszcze nie robi szkoleń z podcastu, być może jest jakaś nisza. I jakby nikt nie wie, nie spłukaj, nie pij, nie jesteś, ten, no. Jesteś w plecy, są nawet grupy na Facebooku, podcasty. No tak. Wiesz, także oni tam się szkolą. Ale to ludzie, którzy robią podcasty, a nie ci, co mają gdzieś występować. No to jest tam, tak, że ci jeszcze nie wiedzą, że co robić tak dalej. Okej, okay. Dawaj, jesteś, on tylko tak młodo wygląda, normalnie ma 42 lata, opowiadaj. No dobra, spoko, no to o mojej grupie już nie jest aż takiej reklamy robić, natomiast ja sam, czym się zajmuję, to też jest dosyć trudno. Znaczy grupa komunikacja plus, to tak jeszcze trochę powiedzmy. Warto by było powiedzieć. Tak, to grupa. W czym możecie pomóc? To grupa, która generalnie na rynku robi co? Generalnie zajmujemy się tym, żeby dzięki komunikacji i marketingowi wspierać bardzo mocno cele biznesowe naszych klientów. I tutaj mamy bardzo duży nacisk na to, żeby to był biznes, a nie po prostu, żeby to była komunikacja dla komunikacji, bo o fajnie, będziemy mieli fajne banerki w internecie, albo o fajnie, mamy super reklamę w telewizji, wow, super. Tylko to bardzo często się nie przekłada na biznes i właśnie a propos naszej rozmowy w ogóle nie przekłada się na sprzedaż i nie wspiera działu sprzedaży. Naszym celem jest to, żeby rzeczywiście pomagać Wam i żeby rzeczywiście na koniec cyferka zgadzała się nie po stronie Wam wydatki na marketing i zasięgi, tylko żeby cyferki w Excel zgadzały się sprzedaż, zysk, pieniądze. Właśnie wczoraj widziałem jeden z naszych znajomych zamieścił badania z rynku niemieckiego, gdzie
celem badań w sumie było pokazanie, że traci na zaufaniu Kościół katolicki w Niemczech, bo zaufanie Kościoła katolickiego w Niemczech było bardzo duże, bardzo wysokie i teraz jakoś zaczęło jakoś trochę spadać, nie jakoś tam dużo, ale przy okazji tych badań wyszły wszelkie inne badane grupy i okazało się, że agencje reklamowe zajmują ostatnie miejsca, jeżeli chodzi o grupę, zaufania, zaufania w Niemczech. Może nie w polityce? Nie wiem, bo nie widziałem do końca tych badań. Wiem, że on był właśnie zszokowany tym. My, powiem Ci, współpracując z różnego rodzaju agencjami reklamowymi przez lata, bo jak istniejemy 10 lat, współpracowaliśmy z kilkoma, to chyba nie było takiej, która by nas prędzej czy później nie zawiodła, generalnie prędzej. Mhm. Znaczy mamy jedną, z którą współpracujemy do dzisiaj i gdzieś tam różnego rodzaju rzeczy dla nas robi. Naprawdę trudno jest zrozumieć taką firmę, która jest całkowicie nastawiona na sprzedaż. Bo my taką jesteśmy. Dla nas liczy się wynik, dla nas liczy się, jesteśmy małą firmą, więc liczy się na końcu szybko wynik. Dla nas się nie liczą przepalone budżety reklamowe. To jest dosyć kluczowe, że dla nas ważne są szybkie wyniki, co nie? A dla nas, dla marketingowców, ważne są jednak te długofalowe, strategiczne, tego budowanie brandu, budowanie dzięki temu też wyższej marży produktów, które potem możecie sprzedawać. Mamy niestety zupełnie inne myślenie. Bo to jest, widzisz, chyba problem tego świata marketingowego, ale też PR-owego, że do tej pory jakby agencje czy ludzie zajmujący się PR-em i marketingiem, tutaj o tych dwóch sferach będziemy rozmawiali, oni właśnie mówią, to się będzie dopiero w przyszłości działo. Dzisiaj inwestujesz, ale w przyszłości będzie się działo. Kiedyś zobaczysz, nie? Coś takiego jest, nie? Więc dając sobie takie poczucie bezpieczeństwa w moim przekonaniu, że, no, że nie musi być tego wyniku już teraz, że to jest na przyszłość działanie, nie? To jest trudne do rozliczenia. Mam takie jakby wrażenie, że korporacje może wiedzą, mają świadomość, trzeba budżety na to wygenerować, to poinwestujemy. I może to jest rzeczywiście produkt bardziej dla, czy tam działanie bardziej dla korporacji. Czekaj, Robert, opowiedz parę słów o sobie jeszcze szybko i zaraz przechodzimy, Chciałem do niego wrócić, no ale dobra. Zdążymy ze wszystkim. O mnie, no ja będę teraz trochę, czy jestem sobie z tych dwóch stron barykady, bo dotychczas zajmowałem się obsługą klientów, czyli jakby te usługi, które my realizujemy, odpowiadając za to, żeby rzeczywiście tą komunikacją wspierać sprzedaż. A teraz przeszedłem na drugą stronę. I w grupie zajmuję się sprzedażą i to, co my oferujemy, muszę zacząć sprzedawać. Więc trochę rozumiem bolączki jednej i drugiej strony i marketingowców i teraz trochę po tej stronie sprzedaży. I chcę to połączyć. A w czym się specjalizujesz, jeżeli chodzi o marketing? To w czym się specjalizujesz, co jest twoją pasją? Głównie w komunikacji korporacyjnej i takie stricte budowanie brandu, tego, żeby, jak to by mówić, żeby brand był love brandem, żeby ludzie po prostu się jerali i kochali, tak jak ludzie kochają Ikea, prawda? I po prostu uwielbiają tę markę. Jak ludzie kochają Nike i zrobią wszystko dla tej marki, to te, ci psychofani, nazwijmy to, i lubią budować takie brandy, lubią jak te brandy wpadają w kryzysy. Wczoraj mieliśmy fajną sytuację na tego, na przykład jak Ikea, powiedzmy, zabija dzieci, w sensie, że komody upadają i małe dzieci, które się na nich spinają, są przyduszane, nie? I takie kryzysy, to zabrzmi dziwnie, ale ze strony kierowcy marketingowca są dużym wyzwaniem, jak markę obronić przed czymś takim, bo to rzeczywiście może... Masz pokusę sprowokować taki kryzys, na przykład pierwszy mebel, przez Ikei. Stoi w Ikei i czeka, aż tam mebelek się przekryje. Jak strażacy, nie? Którzy podpalają, mówią, już dawno kryzysu nie było, nie? I w Australii też tak, dokładnie. Nie, nigdy tak nie robiłem, chociaż wiem, że na rynku mogą być jakieś takie produkty, które się super zrobią. Czyli mamy przed sobą specjalistę od marketingu, PR-u, sprzedaży, komunikacji, sprawiania, żeby marka rosła w siłę, czy żeby też... Ale głównie B2B, tak. Tak, czy również produkty, żeby rosły w siłę, czy usługi firmy, klienta twojego, żeby rosły w siłę, dokładnie, żeby były bardziej rozpoznawalne, żeby ludzie potem gdzieś tam w tej całej komunikacji sięgali sami po produkt, czy go rozpoznawali kapitalnie. Dokładnie. I wiecie co, mam propozycję, żeby zacząć od tego, czy da się rozdzielić te obszary takie PR od marketingu, od sprzedaży. Gdzie jest granica? Jeszcze tylko dodam, nasi słuchacze to handlowcy, sprzedawcy, ale też menedżerowie zarządzający działami sprzedaży, muszący, czy do ich zadań należy też bardzo często współpraca z działem marketingu. Bardzo często dyrektor sprzedaży i marketingu to jest jedna i ta sama osoba w mniejszych firmach. Mhm.
Więc treść, którą dzisiaj chcielibyśmy dostarczać... To się wytnie. Treść, którą dzisiaj chcielibyśmy dostarczać, to treść właśnie związana, żeby pomogła tym wszystkim naszym klientom bardziej marketing rozumieć, marketingowo też rosnąć przy okazji działań sprzedażowych, które no muszą gdzieś tam wykonywać. No jakbyśmy podzielili, tak, bo pamiętam, jak jechaliśmy w samochodzie jeszcze z Wrocławia razem po wspólnym szkoleniu, no to właśnie mówiłeś, że w tych rzeczach definicyjnych to tam zawsze jest pewnego rodzaju problem, że te obszary się, nie wiem, podgryzają, przenikają i tak dalej. No właśnie, bo spytałeś, czy da się podzielić PR, marketing, sprzedaż. I ja bym trochę to pytanie i zapytał, dlaczego one są podzielone? Bo w większości, zdecydowanej większości czy korporacji, czy nawet małych i średnich przedsiębiorstw, to są z reguły trzy różne działy, albo dwa, bo na przykład PR jest pod marketingiem. I z reguły one pracują totalnie osobno, mimo że tak naprawdę mają wspólne cele. I przykładowo, zamiast to połączyć i wspólnie realizować sprzedaż, i marketing, żeby wspierał sprzedaż, sprzedaż, żeby wspierał marketing i tak dalej, to oni jedni robią swoje, drudzy robią swoje i jeden totalnie nie obchodzi drugich i tak dalej. Albo jak już cokolwiek muszą ze sobą współpracować, to prowadzi to do frustracji, nienawiści, bo nawzajem siebie nie rozumieją i o, chcesz jakieś zdjęcie, masz to coś pięknego. To rozprasza, nie? Jak tam Romak macha, zdjęcie, zrób zdjęcie. Tak, tak, okej. Okay. Więc ja myślę, że dlaczego one są podzielone, to jest pytanie. I moim zdaniem nie powinny być w żaden sposób. One powinny ze sobą współpracować. A dziś czytałem dane, że właśnie w firmach, które te działy są połączone, te firmy zyskują najwięcej. Te firmy najwięcej sprzedają, najszybciej sprzedają. Najczęściej osiągają cele sobie założone. Natomiast jak te działy są ze sobą osobne, to z reguły dochodzi tylko do frustracji i do tego, że firma nie realizuje celów. Mhm. Więc to nie ma absolutnie sensu. Ale jest jakoś tak, że dla Ciebie zbiorem większym jest marketing, w którym się zawiera PR i w którym zawiera się sprzedaż, czy to w ogóle jest odrębne? Jak Ty na to patrzysz, bo tak właśnie się zastanawiam odnośnie celów, nie? No bo i marketing ze sprzedażą, tak jak ja jakoś jeszcze pamiętam ze studiów, no to się tak różnił, cel miał jeden, nie? W sensie, że cel był ten sam, tylko środki były różne, nie? Robić biznes, no powiększać sprzedaż de facto, nie? I teraz lecimy innymi sposobami, nie? I teraz gdzie jest PR w tym wszystkim? To jeszcze, moim zdaniem powinno to być tak, że marketing i sprzedaż są absolutnie jednym działem, wspierającym się nawzajem i działającym właśnie na rzecz sprzedaży, a PR powinien być osobno zupełnie, bo PR jest, tak jak mówisz, że marketing jest ciężko mierzalny i marketing mówi o tych długofalowych zyskach i że kiedyś to się opłaci, to PR jeszcze bardziej. Marketing w końcu po tym roku przyjdzie i powie, zdobyliśmy tyle leadów, tyle sprzedaży, tak przełożyliśmy się na sprzedaż. W PR-ze policzenie tego jest możliwe, ale jest jeszcze trudniejsze i jeszcze bardziej długofalowe. Dlatego myślę, że PR, czyli to jest stricte relacja z mediami, budowanie wizerunku marki czy osób w konkretnych firmach, powinien być osobno, bezpośrednio podlegać pod zarząd, a obok marketing i sprzedaż powinny razem taką maszynkę stworzyć do nabijania pieniędzy. Okay. Ale PR muszą czy PR to taka działka trochę jakby takiego szumu medialnego, tego jak o nas piszą, pod jakim kątem, takiego, tego typu ujęcia na rynku, nie? Dokładnie. Żeby o nas się mówiło i mówiło się żeby w ten sposób. Żeby ludzie otworzyli Rzeczpospolitą, przeczytali fajny artykuł o swojej firmie, albo że jak stukają w Google na te twoje firmy, że wyskoczyły takie artykuły, które są fajne o twoim. Bo to jest teraz istotniejsze. W ogóle ludzie zanim teraz zaczną szukają produktu, nawet w B2B, to jeszcze paręnaście lat temu, pewnie czy parę lat temu, pierwszym kontaktem to było, znajdę pierwsze firmy, zadzwonię do sprzedaży, ale mi coś przyślą, będę wiedział. Dzisiaj to jest olbrzymi research. I dane wskazują, że około 50-60% całego procesu zakupowego już się odbył. Research, analiza wewnętrzna i tak dalej, zanim w ogóle do sprzedawcy dojdziemy. Więc to, co pisze się w mediach, to, co ten marketing i PR zrobią, jest cholernie istotne, zanim w ogóle dojdziemy do sprzedaży. Dlatego to musi ze sobą współpracować. Bo jak to będą dwie osobne strategie, dwie osobne komunikacje, dwa osobne byty, to... Tym bardziej, że dzisiaj trzeba to robić już coraz bardziej inteligentnie, no bo przeciętny już nawet zjadacz chleba zwany Kowalskim potocznie zdaje sobie sprawę z tego, który artykuł jest artykułem sponsorowanym, który jest artykułem, wiesz, ściemą marketingową, że tak powiem. Teraz jak chcę sobie znaleźć dobry teatr, z dobrą sztukę teatralną w Warszawie i wpisuję recenzję sztuk teatralnych w Warszawie, to generalnie spotkać prawdziwą stronę z prawdziwymi recenzjami teatralnymi jest praktycznie niemożliwe, jest tak trudne, dlatego że większość wszystkich artykułów to są po prostu ci zaproszeni przez
reżysera i producenta spektaklu, którzy wypili po 3 lampki szampana przed, 3 lampki po i jeszcze dostali prezent w trakcie, nie? Oczywiście, że tak, ale tak jest i ludzie coraz więcej o tym wiedzą, natomiast nie do końca się zgodzę z tym, że, jakby to, że przez to to nie działa. Bo spójrz na przykład na sektor... Nie, ja powiedziałem, że coraz trudniej to robić. Nie, ale powiedziałeś, że się Kowalski już się też orientuje, że są sponsorowane i tak. A moim zdaniem to też działa, nie do końca. To też działa, okej. Tak, bo popatrz, jeszcze... Wiem, ty jesteś ekspertem, przepraszam. Ale mam taki case, że... Mam sporo znajomych, akurat moja żona pracowała w jednym z tych dużych portali, na które tam gdzieś tam codziennie Polacy wchodzą. No i tam bardzo dużo reklam się wykupuje takich artykułów sponsorowanych typu jak spalić brzuch tam za jedząc jagody jakieś, nie? Czy tam kiełbasy, czy cokolwiek innego. I słuchajcie, oni tego za setki tysięcy gdzieś tam inwestują w te reklamy, kupują. No bo to działa, bo to się zwraca, więc Kowalski czyta, widzi, że to jest reklama, widzi, że to jest sponsorowane, ale biegnie po jagody później, czy tam po coś innego. Jeszcze jak widzisz, że to jest reklama, jest sponsorowana, bo na przykład jest oznaczone, to super, w sensie brawa na redakcji. No. Natomiast jeszcze zdecydowana większość artykułów w żaden sposób nie jest oznaczona, jest tylko na tak, że w ogóle nie zdajesz sobie tego sprawy. Najlepszym przykładem jest cały technologii. Jak chcecie kupić telefon, laptop, cokolwiek, to pierwsze, że to robicie, to wpisujecie w Google najlepszych 10 laptopów, albo smartfon na jakąś tam okazję, czy coś nastąpiło, albo z najlepszą kamerką. No i oglądacie recenzje dziennikarzy, którzy nagrali jakieś wideo, bo wideo też się lepiej klika, ale fajnie się ogląda niż czyta. No ale to nie jest tak, że ci dziennikarze nie dostają pieniędzy od tych marek, prawda? W sensie te redakcje dostają na reklamy x tysięcy złotych na swoim serwisie, więc nie może dziennikarz ich zjechać tych produktów w swoim wideo, więc bardzo fajnie widać, szczególnie właśnie w branży technologii, które marki wspierają w Polsce, redakcje idzie płacą, a które nie, bo bardzo łatwo zobaczyć, które są negatywne. Okay. A jeszcze jakby najważniejsze z wszystkiego jest to, że jakby kluczowym elementem według badań przy wyborze technologii są właśnie recenzje i rekomendacje w sieci dla producentów, właśnie dla reklamy. Okej, czyli uważaj, jeżeli jestem przedsiębiorcą, który... Jeśli jestem przedsiębiorcą, mała, średnia firma, który ma w głowie pytania, czy warto w tym roku przeznaczyć budżet na artykuły sponsorowane, albo artykuły, czy w sensie filmy sponsorowane, czy tego typu marketing, nazywam go trochę PR-owy, tak? Czyli tego typu szum medialny, czy warto być, no to rozumiem, że odpowiedź jest cały czas tak, ale tak. Tak, ale. Zawsze jest ale, bo nie może robić tego w błoto, a większość jednak... Dobra, super. To co to znaczy nie robić tego w błoto? Znaczy, to znaczy, co to znaczy zrobić to mądrze? Czyli gdzie być, w jaki sposób sobie... Przepraszam, że jakoś tak od naszego scenariusza, który sobie gdzieś tam może mamy, odchodzimy, ale mnie to interesuje, jeżeli ja was słucham jako Alfianko, w sensie nas, no dobra, ale jestem tym z zewnątrz. I mam pytanie, bo do mnie przychodzą maile, dzwonią do mnie firmy, agencje reklamowe, PR-owe i mówią, zrobimy panu PR, zrobimy panu reklamę, zrobimy panu... To co ja powinienem, jeżeli ja nie jestem generalnie takim człowiekiem, który ma za to odpowiedzialny dział, strategię, nie wiadomo jakie rzeczy, no bo takich klientów też mamy, co ja powinienem wiedzieć, w co wchodzić, w co nie wchodzić, na co uważać. Nie? Czyli to jest też takie pytanie trochę bardziej, nie tylko co ja powinienem, ale też tak szeroko, jakie wy macie narzędzia, co można zastosować ogólnie na rynku, no i finalnie co byśmy finalnie wesprzeć, nie? Okej, okay, to o tych narzędziach jak... realnie wspierać sprzedaż, tak jeden do jednego, to zaraz opowiem. Natomiast wracając do tych artykułów sponsorowanych. Jak to robić? I ja myślę, że tutaj i marketing, i sprzedawcy bardzo często popełniają dokładnie ten sam błąd. Czyli daliśmy pieniądze jakiejś redakcji, więc mamy teraz przestrzeń i możemy powiedzieć, co chcemy. Super, nie? Jakby to tak jakbyśmy kupili sobie spotkanie z potencjalnym klientem i on przez godzinę musi nas słuchać i nie ma zmiłuj, prawda? To jest coś na stylu. I my wtedy, większość marketingowców, i podejrzewam, że duża część sprzedawców, myślimy sobie, co ja chcę mu powiedzieć. I nawalamy o sobie, ty jesteśmy super, jaki nasz produkt jest niesamowity. Najczęściej próbujemy przestrzeń w mediach po to, żeby zrobić wywiad z prezesem, bo nam się wydaje, że wszyscy chcą czytać wywiad z naszym prezesem. No nie możemy w ten sposób mówić. Musimy mówić o tym, co potencjalna osoba chce usłyszeć, co chciałaby wysłuchać i jak możemy jej pomóc, jak odpowiada na jej potrzeby, prawda? Myśląc, publikując ten artykuł sponsorowany, czy jakąś recenzję, czy wideo, zawsze musimy myśleć tym,
co ta osoba chce usłyszeć i w jaki sposób przykuć jego uwagę. No bo on oprócz tego naszego artykułu sprzedażowego ma jeszcze 1500 innych. Oprócz oferty waszego sprzedawcy ma jeszcze 15 innych sprzedawców, prawda? Więc oprócz mówienia jakby tym językiem korzyści, musimy go zainteresować, musimy go przyciągnąć, żeby on przyszedł do tego do końca, a was nie wyrzucił za drzwi po 10 minutach, tak powiem. Prawda? Super. I tutaj widać taką generalną różnicę, gdzie jest sprzedaż, a gdzie marketing i PR. Że sprzedaż jednak ma dostęp do klienta, z którego może wyciągać tak tu i teraz i może się do tego dostosować, a marketing i PR jest gdzieś tak, że ten klient jest, my go musimy zbadać, ale nie mamy możliwości teraz z nim rozmawiać. Nie? Jak już nadajemy, to nadajemy. Nie? Gdzieś... Czyli musimy mieć w głowie jakiś idealny obraz naszego klienta, do którego uderzamy. Nie? Mhm. Jakąś generalizację tego klienta. Wy w grupie macie nawet chyba jedną firmę odpowiedzialną za badanie, nie? Żeby to dokładnie określić, co my będziemy komunikować. Jak najbardziej. I to jest strasznie istotne. My w grupie tak mamy rzeczywiście agencję badawczą i zanim w ogóle cokolwiek przy tych większych projektach komunikujemy, to zawsze badamy, co lepiej zadziała, do kogo trafi, do kogo nie trafi. Czasem jedno słowo na jakimś prostym obrazku grafice zmienia bardzo, bardzo dużo. Więc to jest ważne i na przykład to jest też kolejny taki języczek jakby sporu pomiędzy sprzedażą a marketingiem. Wydaje mi się, że w wielu firmach zupełnie inna perspektywa jest tego, kto jest naszym klientem, kto jest naszym lidem. Sprzedaż ma swoją wizję, komu się najlepiej sprzedaje, do kogo chcemy dotrzeć. Marketing ma zupełnie inną, o ile w ogóle ma, bo to też muszę jakby uderzyć się w piersi jako marketingowcy. Bardzo często mamy te grupy docelowe bardzo tak nieprecyzyjnie określone. Mężczyzna w wieku 30-35 lat, mieszkający w dużych miastach, lubiący samochody. No wow. To nie jest jakby coś, co pozwoli nam rzeczywiście realnie sprzedawać, chyba że mamy jakiś naprawdę masowy produkt. No to wtedy rozumiem. A jakby internet i sieci współczesne komunikacje daje nam możliwości mega targetowania i dotarcia naprawdę do tych ludzi, którym się najlepiej sprzedaje. I marketingowcy powinni od was to czerpać, nie wychodzić na te spotkania. Wiecie, czego ci ludzie potrzebują. My to możemy sobie zbadać na poziomie deklaratywnym na badaniach, co jest super i daje mega efekty. Natomiast wy macie coś unikalne know-how jako sprzedawcy, bo rozmawiacie z tymi ludźmi, czujecie ich, wiecie, co robią na co dzień, jak pracują, co robią. Jakby dlatego pomyślałem, że świetnym rozwiązaniem może być, żebyście jako sprzedawcy też nie wzięli, że tak powiem, za włosy tego marketingowca i powiedzieli, chodź ze mną na spotkanie sprzedażowe, chodź, pójdziemy w teren, zobaczysz, jak to wygląda. Bo on wtedy zdobywa wiedzę, której z badań jest potem nie wyciągnie. Ale też na odwrót. Myślę, że czasem to oni powinni wziąć was za fraki i pokazać wam, spójrz, ile mamy danych, spójrz, ile mamy analiz, spójrz, ile mamy komunikatów. Spójrz, z jaką wiedzą ten człowiek do ciebie już przychodzi. Bo to nie jest tak, że on przychodzi kupić okno albo jakiś inny produkt do was i wy musicie mu od początku wszystko tłumaczyć. Nie, on do was przyszedł z jakiegoś powodu, bo już przeczytał w internecie, bo już wie o was to wie mniej więcej, jakie cechy ma wasz produkt i ale już zdecydowane prawdopodobnie. Wielu handlowców ma jeszcze takie myślenie o marketingu, wiesz, takie właśnie bardzo proste, to znaczy wraca do firmy z niepowodzeniem jakimś, nie, z rynku i mówi w tym rynku, mówi, my jesteśmy gorsi niż nasza konkurencja. Nie? I na przykład jednym z powodów, a dlaczego my jesteśmy gorsi niż nasza konkurencja? No dlatego, że na przykład my nie mamy reklam w telewizji. A konkurencja ma reklamę w telewizji. Gdybyśmy my zrobili reklamę w telewizji, no to byśmy mieli lepiej, bo konkurencja ma i ona ma lepiej, nie? To jest tego typu jeszcze myślenie, bardzo często. Ale to ja wtedy bym to poproszę o dane, w sensie chciałbym zobaczyć, czy telewizja rzeczywiście nie sprzedaje. Bo marketing rzeczywiście, bardzo często jest tak, że wydajemy miliony monet na coś, co ostatecznie nie za bardzo się przekłada, albo jest przynajmniej mierzalne. Możemy tylko przypuszczać, no dobra, kurczę, dotarliśmy do 3 milionów ludzi w telewizji. Podczas przerwy, nie wiem, Kevina sam w domu w święta, prawda? Gdzie tam bardzo drogie były te reklamy, więc to musi działać. No ale nie mamy dowodów, prawda? A więc sprzedaży macie. Dlatego myślę, że marketingu trzeba coraz bardziej kłaść nacisk, szczególnie lepiej współpracujecie, na współpracę, żeby to były wspólne cele. I pytałeś o narzędzia, nie? Które lepiej działają. Moim zdaniem aktualnie takie sprzedaże bezpośrednio, na przykład już od burgerów handlowych czy w takich większych sklepach, super działa geotargetowanie i cały geofencing tak zwany. W skrócie polega... Przepraszam, bo wyraźnie... Geofencing. Okej, geofencing. To jest stworzenie tak zwanych siatek. I na przykład jedziesz sobie, powiedzmy, samochodem i przejeżdżasz. Wiadomo, że to jest troszeczkę pieśń w przyszłości, ale mniej więcej tak to działa. Fajne, wiadomo, że gdzieś tam szukałeś okien w Google. Nie więc, jedziesz sobie samochodem i jesteś 2 kilometry od w równie 2 kilometrów od okna plastu, czy jakiejś hurtowni, tak, coś takiego. W tym momencie dostajesz spersonalizowanego SMS-a.
Cześć Roman, słuchaj, słyszałem, że szukasz okien. Wpadnij do nas, jesteś po kilometr obok, masz 15% zniżki. Nie? Mm. I od razu masz personalizowany kontakt, od razu masz jakiś punkt zaczepienia. Przyjeżdżasz tam i mówisz, dostałem takiego SMS-a, sprzedawca już wie, okej, dobra, czyli mam gorącego lida, już wiem jak z nim działać, już wiem jak z nim robić. I takie działania mogą przygotować marketingowcy. Oni wiedzą, do kogo z tym SMS-em trafić, komu wyśle jakieś te reklamy, kiedy to zrobić, w jaki sposób, mają mnóstwo danych i potrafią znać się detektorowie. A potem wy, mając multum wiedzy, multum umiejętności, na koniec ci się mu to otwa, na koniec jeszcze 15 innych produktów, bo się chłopak podjara. I na tym polega fajna współpraca. I takich akcji właśnie z tym go-targetowaniem było mnóstwo. Był to i Heineken, i L'Oreal ostatnio. Więc jest tego naprawdę super. Heineken był naprawdę ciekawą akcją, moim zdaniem. To jeszcze było parę lat temu przy Spectrum, w tym filmie Bonda, z Bondem. Po prostu jak ludzie wchodzili do dużego sklepu handlowego, to dostawali powiadomienia w takim tajemniczym tonie i musieli odkryć coś w sklepie. No i okazało się, że jak tam gdzieś przychodzili zgodnie z tym, co dostawali, to trafiali na jakąś tam limitowaną edycję Heinekena z dodatkowymi biletami do kina. No i tam 300. Czyli nawet takie włączenie jakiejś tam grywalizacji w tego typu rzeczy, połączenie różnych tam działań. Pewnie, że tak. I takie działania realnie wpływają na sprzedaż, tak? Bo inaczej ta osoba nie poszła do tego Heinekena, bo ten facet nie pojechałby po okno do was, prawda? Tylko pewnie za tydzień czy dwa wybrałby sobie być może kogoś innego, by sobie pogooglał. I takie narzędzia działają. Czyli geotargetowanie, no to generalnie słyszałem o tym w rozmowie z tobą już kiedyś, wracając samochodem jakoś tam niedawno, o którym Adam o tej podróży wspominał, ale dla mnie to jest rzecz zupełnie nowa, nie? Ja jeszcze pamiętam mojego tatę, który mówi, że kupił sobie buty, nie? Ja mówię, a czemu sobie akurat te buty kupiłeś? Mówi, bo pojawiła mi się reklama na Facebooku, dokładnie takich, jakie szukałem, to był znak. I wiesz, tego typu reklamy, które cię śledzą, to już jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Nawet ktoś, widziałem ostatnio, zamieścił takiego mema, którego skierował do Allegro z miską klozetową, nie? Gdzie pisze, drogie Allegro, sracz już kupiłem, drugi mi nie jest potrzebny. Nie? Coś takiego, nie? W sensie, że już mam dosyć. Nie? I to jesteśmy już ludzie. Tak, ale ludzie się już do tego przyzwyczaili, do tego typu narzędzi, że one są popularne. Ja nawet lubię, pamiętam, że zapytałeś mnie, czy jadąc samochodem, czy mam wyłączony mikrofon w komórce, czy coś takiego. Ja mówię, a ja nawet nie chcę mieć, bo ja lubię mieć reklamę, która jest dopasowana do tego, co aktualnie potrzebuję. I pamiętam, że mówiliśmy nawet głośno, bo teraz akurat szukałem bielizny dla mojej żony pod choinkę na święta i mówiłem głośno wtedy, to sprawdźmy, czy będzie działać. Biustonosz, 75C miseczka, biustonosz, szukam, chcę kupić. I tak sobie. I reklamy Tindera się wystawiały. Ale słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że dokładnie na fejsie, kiedy tam są te bloki Wisha czy AliExpress, już nie pamiętam, dokładnie zaczęła mi się pojawiać bielizna. To jest przeciekawe, że mimo tego, że wiem, że to działa, jak to działa i ja nawet chcę, żeby to działało, to działa, tak? A co dopiero, kiedy wchodzimy z narzędziem, które jest totalnie, powiedzmy sobie, nieznane, nowe, jak takiego targetowania, albo jak jestem w galerii handlowej. Jeżeli mówimy o nowych narzędziach, to pomyśl jeszcze o tym, co będzie w niedalekiej przyszłości, czyli wyszukiwanie głosowe. Jakby ci inteligentni asystenci są coraz popularniejsi nawet w Polsce, ludzie to kupują Amazon, Apple i tak dalej, w sensie to ten smart home i tym podobne. Mm-hmm. No i wyobraźcie sobie, że budzi się ten nasz bardzo dobry okien znowu, prawda? Mm-hmm. I jest mu zimno w nocy i widzi, kurde, po oknu dziurawie jest i coś tam, nie? I zimno. I on ma Aleksę i on tutaj powie, hej Aleksa, znajdź mi najlepsze okna w Warszawie. I jeśli to jest nasza idea nowa docelowa i dzięki współpracy z sprzedaż marketing wiemy, że my musimy do tego faceta dotrzeć, bo on szuka, nie? Mm-hmm. I wtedy Aleksa, dzięki naszym działaniom reklamowym, marketingowym, oczywiście płatnym, Aleksa mówi mu, najlepsze okna są tu i tu, powiedzmy, że w Alfianko znajdziesz ich adres tam i tam i tak dalej, i tak dalej. Podaj tylko to. Bo w Google macie od razu poniżej kolejne firmy, kolejne firmy, a w wyszukaniu głosowym jedna firma. No i jeśli jesteście tutaj i od razu możesz powiedzieć, od razu Aleksa może dla Państwa powiedzieć, czy chcesz wykonać do nich telefon teraz? Tak, poproszę. I dzwoni do Was, nie? No za takiego lida
dużo byście dali, prawda? Podejrzewam. Ale to tak, masz uzyskać dzięki marketingowi, dobremu marketingowi. Też wiadomo, do kogo masz później pretensje, nie? Do Alexy, jak się coś nie sprawdzi. Nie? Popatrz, Alexa miało być ciepło. Czyli ja tak czytam z tego wszystkiego, co mówisz, że kluczem, znaczy tak to odnajduję w swojej głowie, że kluczem tak naprawdę to jest połączenie tych wszystkich narzędzi. Umiejętne połączenie, czyli ten marketingowiec, właśnie nie wiem, czy to nie jest Mission Impossible, że to powinien być człowiek, który i analizuje dane. Bez analizy danych te działania marketingowe 80% błoto pójdą, nie? Więc i analizuje dane i potrafi łączyć te produkty, które są dostępne na rynku. No bo mówisz geolokalizacja, to myśmy już 7 lat temu jakieś współpracowali z firmą, która wysyłała SMS-y, jak ktoś wychodził z metra, wysyłała SMS-y, wstąp do nas na lunch, tutaj, a tutaj jest taka restauracja w twoim zasięgu, nie? Ale teraz to, co ty mówisz, jest krok dalej. To jest krok dalej. To znaczy, że ktoś połączył informacje z internetu, że ja szukałem butów i ta informacja została wykorzystana w taki sposób, że jak ja wjeżdżam do centrum handlowego, to tam mi może przyjść już reklama z moimi butami, bo tutaj są Nike Airy, na przykład w promocji, nie? I to jest to, że to połączenie sprawia, że już ta reklama dotrze nie tylko do klienta, który się znajduje w odpowiednim miejscu, ale on ma odpowiednie zainteresowanie w danym momencie. Nie? I to mi tego lida dostaje. Te technologie będą się bardzo rozwijały. Naprawdę będziemy w stanie idealnie targetować te przekazy. Dosłownie co do, nie tyle co do metra, jeśli chodzi o przestrzeń, ale co do tego, że szukałeś właśnie tych Air Maxów, jakichkolwiek innych butów tydzień temu, nie kupiłeś, no teraz pójdziesz do sklepu, masz powiadomienie. Albo możemy nawet zrobić tak, że wiem, że byłeś w naszym sklepie, ale wyszedłeś i nic nie kupiłeś. Więc chcemy Cię zaprosić jeszcze raz, albo skontaktować się, co się stało, dlaczego nie kupiłeś. Może to nie zadziałało. Tych możliwości jest multum, ale takie małe smaczki, żeby odkryć, co nie zadziałało, powstaną tylko na zasadzie, jak marketing spotka się ze sprzedażą, będą współpracować i nawzajem wymieniać się swoim know-how. Bo inaczej marketing będzie robił swoje i będzie do Was mówił, ale przecież mieliście tę reklamę, wyświetliło się, czemu to się nie sprzedało, nie? A Wy powiecie, no ale wyświetliliście to kobiecie, która nie w życiu okna nie kupowała i nie miała tego pojęcia, to nie o to chodzi. Przepraszam wszystkie, to nieważne. Więc to musi w ogóle musi być kompetencja. A to w ogóle ty znasz takich ludzi, co by mieli w głowie tyle kompetencji, żeby to łączyć jakby w jednej osobie, czy to no muszą być zawsze zespoły? I tu pojawia się kwestia tego, że bardzo często słyszę, że sprzedaż mówiła, ten marketing jest rozbudowany. Tylu ludzi. Po co to wszystko? Zmarnowane pieniądze. No właśnie niestety to musi być tyle ludzi, bo jedna osoba nie ogarnie wszystkich tych nowoczesnych technologii, jeśli chodzi o marketing. Analiza danych jest bardzo skomplikowana. Ja staram się w tym siedzieć, ale czasem jak pójdę do chłopaków na górze, to właśnie to dane analizują, zobaczę te 3 ekrany komputera zupełnie jak na Wall Street, nie tamte cyferki latają, tu z Excela, prosta tam, tu wykresy, ja sobie myślę, o stary. Nie ma szans, nie zrozumieli tego. Czyli oni mogą łatwo symulować pracę, wystarczy, że wrzucą jakiś fajny wykres. Ale nie, potem się okazuje, że rzeczywiście on z tego wykresu robi magię i potem okazuje się, że dzięki temu docieramy do tych ludzi, których chcemy bardzo konkretnie i mówi mi, nie Robert, tam nie możesz być, tam wydasz pieniądze w błoto, tu bądź, bo to działa. Fajne, to jest naprawdę fajne. Czyli po tej rozmowie z tobą już tak wiem jedną rzecz, że robienie szumu dla robienia szumu jest bez sensu, kiedy tego nie zmierzymy. Chyba, że jesteś przeolbrzymim brandem, który musi wydać pieniądze, albo po prostu, który musi być głośno, bo twoja konkurencja też to robi, prawda? Mm. To być może wtedy to ma sens, ale to dotyczy top 50 barek konsumencji na świecie, że tak powiem. Cała reszta, a powiedzmy, to jest nasz większy biznes, to cała reszta, to nie, ten marketing musi być punktowy, nie ma sensu być wszędzie. Teraz trzeba się skupić na kilku najbardziej efektywnych kanałach, tam gdzie te nasze lidy są. I na tym się skupić. Dobra, to a jeszcze kilka takich narzędzi, które fajnie mogą gdzieś tam wspierać sprzedaż. Mamy geotargetowanie, włączenie wyszukiwarki, wyszukiwania głosowego ze sztuczną inteligencją czy sztucznym asystentem, jak ty to określiłeś. Jakie jeszcze gdzieś tam narzędzia, które niekoniecznie muszą być narzędziami przyszłości, bo o takich trochę mówiliśmy, ale takie, które są ogólnie dostępne, a warto sobie o nich wiedzieć. Nawet stare działają dalej. Właśnie to też jest ciekawe. My tych narzędzi marketingowe naprawdę, jak Twym 1000, to być może jakbyście mi rzucili wyzwanie, Robert, teraz wypisz, to być może dałbym radę. Natomiast i to, co jest kluczowe, każde z nich działa w zależności od właśnie tych grup docelowych. I nie jechałem się tutaj do Was, nie? Żeby pogadać, pomyślałem, kurde, powiem im na przykład, że bez sensu jest wydawać pieniądze na reklamę w prasie, typu jakimś tam dzienniku, że nikt tego nie czyta.
No kurde, ale nieprawda, bo jeśli mamy jakąś na przykład kampanię społeczno-polityczną, chcemy dotrzeć do jakiegoś wyższego, wysokiego szczebla biznesu, do polityków, do samorządów, ci ludzie to czytają i ci ludzie zwrócą wtedy uwagę na naszą reklamę, a nie zwrócą uwagę na mediach społecznościowych, nie? I na odwrót, czasem po prostu nie warto robić czego innego i warto być tylko w mediach społecznościowych, tylko tam i tylko tam działać i żadne inne kanały nie są nam tego totalnie potrzebne. Więc skuteczne narzędzia, każde działa. W B2B powiedziałbym, że teraz warto robić na przykład totalnie dużo webinarów, bo to rzeczywiście działa, ale to też musi być przemyślane. Zrobienie webinaru do webinaru to też do niczego nie doprowadzi. W PR-ze konsumenckim, komunikacji konsumenckiej wiadomo, że teraz jest era wideo, era digitalu i to rzeczywiście też działa. Tylko że na przykład wideo jest wielkim workiem i można uwielbiam przeglądać kanały dużych firm, korporacji, kanały na YouTube, patrzymy i filmy mają po 1000 wyświetleń. Super. A na przykład na film, na produkcję tego filmu wydali 60 tysięcy złotych. No super. Nie wiem, czy jest głupszy sposób wydawania pieniędzy. Można robić filmy naprawdę bardzo, bardzo tanio i tylko one muszą być pomysłem, muszą być właśnie stargetowane. Jest nawet, bardzo lubię film. To było, chłopak wymyślił sobie, że chce sprzedawać okulary, takie do ochronne, jak strzelasz i tak dalej. I nakręcił w jeden dzień dosłownie, dwiema kamerami wypożyczonymi, bez względu na to, jakby mieli mikrofon, z swoim kumplem, który jest stand-uperem. Banalny film, który polega na tym, że tam był dowcip, potem cecha produktu, dowcip, cecha produktu, dowcip, cecha produktu i tak dalej. Sprzedali po prostu wszystko w 2-3 dni, a film miał tam ileś tam milionów wyświetleń, bo idealnie poczucie humoru, które było w tym filmie, idealnie docierało do ludzi, którzy potencjalnie to kupią, bo się tym interesują. I wydali, powiedziałbym, na ten film 1500 zł. No i teraz mamy małą firmę, która 1500 zł na film sprzedała wszystko i musieli tam dokupywać tysiące produktów. Mamy korporację, która daje setki tysięcy złotych i ma 1000 wyświetleń. No jak nie przemyślisz, nie zaplanujesz, to nie wyjdzie. Dlatego nie warto, jak na przykład do Was przychodzą, mówicie, nie, agencje reklamowe czy marketingowe i mówią, musimy zrobić wideo, bo wideo się klika. Mówicie, okej, okay, ale jaki macie na to pomysł, dlaczego to ma zadziałać, do kogo chcecie to kierować i ostatecznie, jaki cel biznesowy w tym wszystkim chcecie osiągnąć. Przecież chcecie sprzedawać, chcecie, żeby Wasza firma rosła, więc taki film, który żadnego celu biznesowego nie ma żadnego sensu. Słuchaj, mamy tak, z takich narzędzi, bo wyciągamy z tego podcastu to, co może naszym klientom pomóc, więc już wiemy, że geotargetowanie, wyszukiwanie głosowe, jako głosy gdzieś tam, powiedzmy sobie, teraźniejsze przyszłości. Mamy webinary, mamy... Jest jedno fenomenalne narzędzie, które może sprzedawcom pomóc. Kurczę, nie pamiętam teraz niestety nazwy, bo jest tak jak na temat, tutaj publikuję, bo to jest stosunkowo nowość, więc potem możemy gdzieś tam dopisać. Polega na tym, że jak macie chwilę takie spotkanie sprzedażowe, przez godzinę tam magulujecie, to ja mam super. No i potem jest cześć, rozchodzimy się. I narzędzie polega na tym, że wysyłacie spersonalizowanego SMS-a do osoby, z którą się kontaktowaliście i on dostaje wtedy, klika sobie w link i ma. Krótki film z Wami, to się mówicie dzięki Adam i możecie od razu personalizować to wideo za spotkanie, było super i tak dalej, tutaj chwilę opowiadacie, zejdź poniżej, tam masz prezentację naszego produktu, cennik, kontakt do czegoś tam, całą gamę naszego. Czyli taka oferta w sumie trochę zostawiona, tylko nie w wersji tradycyjnej, tylko takiej... Dokładnie, tam możecie mnóstwo rzeczy dodatkowo dać. Czyli takie podsumowanie, nie? Czyli pasuje to do klienta takiego, powiedzmy, na jakimś ogólnym etapie rozmowy jeszcze, jakiegoś takim researchu. Tak. No. Dokładnie, gdzieś tam na początku, kiedy ten lead dopiero zdobywacie, dopiero... Kiedyś dawali taki... Ja tutaj widzę szansę większą, bo to wiesz, po takim spotkaniu handlowiec przychodzi i personalizuje taką treść, content takiego linka, takiej strony, która się otworzy swojemu klientowi pod spotkanie, które było. Rozmawialiśmy o tym, znaczy to się robi, tam maila się wysyła, nie? Dziękuję za spotkanie, rozmawialiśmy, tutaj wiesz, fajne wideo, nawet mało tego wideo może być trochę już nawet spersonalizowane. No, dlatego, że to nie jest jakiś duży nakład finansowy, kiedy handlowiec po spotkaniu bierze sobie iPhone'a i nagrywa, panie Henryku, rozmawialiśmy o tym, wnioski zostawiliśmy takie i takie, pod spodem kilka myśli związanych z naszym spotkaniem.
Tak. Nie? Byłem kiedyś piłkarzem, a teraz pan ma 40 lat, odbije 40 lat piłkę na cześć pana, tak, pana urodzin. Tak jak Robert Lewandowski teraz sprzedaje, znaczy nie Robert, tylko jest taka firma, gdzie można sobie życzenia zamówić. Tak, to później robił. Tak, dokładnie. To jest fenomenalna sprawa, bo a wiecie w ogóle jak oni to zrobili? Bo to nie jest tak, że oni nagrali 1500 filmów z Lewandowskim. Oni przez 8 godzin nagrywali Roberta, jak mówił różne słowa. Wszystkie imiona. Cześć Ania, Jeremi, Nie, on po prostu mówił różne tam, to jest jakieś naukowcami zrobione. On po prostu musiał gdzieś tam słup powiedzieć gdzieś tam razy i sztuczna inteligencja nauczyła się jego mimiki twarzy, tempu głosu i tak dalej. I on teraz jest w stanie powiedzieć wszystko. I łączy to w płynną wypowiedź, także nie widać przeskoków. Mega super, mega fenomenalne. I tutaj widzicie, to jest ten poziom, jakby tak mi się wydaje, marketingu, gdzie ktoś to wymyślił, jak to będzie funkcjonowało, a handlowiec już tam, powiedzmy, układa zdanie. Kupiłem mojemu młodemu właśnie życzenia Roberta Lewandowskiego na 11 lat. I wszystko było super, gdyby na koniec nie pojawiło się logo FanWisher. Młody do mnie mówi, tata, kupione to jest. Ja chciałem żonie zamówić właśnie, tak żeby ją zaskoczyć. Tam jest Borys Szyc, który mówi kapitalne. No właśnie, Borysowi mi nie zamówił. Ja mówię, tak, szukałem jakiejś... Cały czas są wypikane, bo tam jest bardzo pikantnie. Tak. Szukałem jakiejś kobitki, a właśnie nie mają tam żadnej kobiety, która by mówiła do kobiety, więc jest jeszcze coś do zrobienia. Do rozbudowania oczywiście, ale to jest też taki... No ale wykorzystując to naprawdę, to jest świetne narzędzie moim zdaniem, kiedy handlowiec nagrywa siebie, ten filmik od razu jest zasysany, na przykład, bo można to zrobić pewnie w jakimś programie. Spotkanie jest podsumowane, na koniec kilka wniosków i tutaj, zobacz, może być działanie tu i teraz. A w związku z tym, że to spotkanie bardzo mi się podobało i bardzo mi zależy na tym, żebyście Państwo weszli z nami we współpracę, do godziny 12 do jutra mam cennik B, który chciałbym Państwu przedstawić. Na przykład oferta specjalna jakaś, nie? Powiem więcej, nie musisz tego, jakby podejrzewam, że jeszcze to nie jest możliwe, ale pewnie technologii robią, że jak wyjdziesz z tego spotkania, nagrasz po prostu swój głos na telefon, po prostu będziesz jechał już wchodząc do pracy, włączysz i nagrasz. I dzięki programowi on automatycznie przemyśla mimikę twarzy, zagestykuje i tak dalej, i swój link, z którym się spotkali 10 minut temu, dostanie już gotowy film dobrej jakości, z tym, że mówisz, że wracasz się bezpośrednio do niego, bo on weźmie ten głos, który powiedziałeś. Normalnie jakbyś się ruszał i gdzieś to nagle nagrał, to kurczę, a SMS otwieramy dużo częściej niż maile, bo wspominałeś tu, że mailowo się tak robi, ale maila otworzę, dobra, podsumował spotkanie, klikam dalej, a SMS, kurde, o co chodzi? Super. I jak mam od razu personek zemnego, to ja bym był taki, kiedy on to nakręcił? Kiedy on to zrobił? Kurde, jest to dobrze, ja chcę z nimi pracować. Wariaci, jeżeli to oczywiście będzie spójne z tym, co ty robisz, nie? Jakby... No nie od każdego oczekujemy takich działań, nie, no tak, nie w każdej branży. Nawet nie klient, tylko taki... Jak ja sobie wyobrażałem, jak to powinno współpracować i jak to współpracuje, że w sensie jak to powinno się dziać, że rzeczywiście, kurczę, siedzą sobie goście w takim pokoju jak tutaj i mówią, mamy tyle a tyle technologii, teraz jak to użyć w stosunku do tej firmy, nie? Mhm. Czyli mamy tego maila, mówisz, który może pójść automatycznie i rzeczywiście tam, kurczę, powinien siąść jakiś zespół i powiedzieć, jak użyć, co tam włożyć w tego maila, żeby to trochę zautomatyzować, a trochę, żeby wywrzeć odpowiedni wpływ. Że bez człowieka, który pomyśli nad tym narzędziem, to jest to po prostu narzędzie. To no. Wszystko, w sensie wreszcie wysłacie maila do 5000 osób, powiedzmy. I dosłownie w ciągu, i tam ludzie oczywiście otwierają i tak dalej. Powiedzmy, że w mailu jest link do kliknięcia albo coś do pobrania. Dosłownie da się to zautomatyzować teraz tak, że wam się bezpośrednio w Excelu czy w jakimś innym pliku generuje to, kto otworzył, kto kliknął w link, kto nie kliknął, kto ściągnął, kto ile czasu poświęcił na przyjęcie tego maila. I potem jako sprzedawca, który wziął tą, powiedzmy, słuchawkę i dzwonić, on już wie. I wie, jak rozmawiać, bo wie, czy to się zapomniał z tą ofertą i tak dalej. No to są, to musi... Wiesz co, tutaj trochę jak ciebie słucham, to mam takie wrażenie, jak my, kiedy jedziemy do hotelu jakiegoś, na przykład czterogwiazdkowego, jesteśmy obsługiwani przez recepcjonistę, to pierwszy wniosek, który mamy po pobytach w takich miejscu, gdzie jest obsługa klienta, to pierwszy wniosek, który nam się pojawia, to jest
mamy roboty do końca życia jeden dzień dłużej. Nie? Jak teraz słucham Ciebie i widzę wiele firm, z którymi gdzieś tam współpracujemy, jak są, albo z którymi nie współpracujemy, ale które gdzieś tam obserwuję i widzę, jak są zorganizowane ich działy marketingu albo działania marketingowe, to też chciałbym Ci powiedzieć, że masz roboty do końca życia jeden dzień dłużej, bo naprawdę my tutaj mówimy o geotargetowaniu, mówimy tutaj o inteligentnej, sztucznej inteligencji, mówimy tutaj o tego typu rzeczach, a naprawdę wiele działów marketingu, czy tam marketingu to może nie, ale chociaż też, jak patrzę na średnie i małe przedsiębiorstwa, polega na tym, że przychodzą handlowcy do prezesa, który odpowiada za sprzedaż i mówią, zróbmy coś. A on mówi, no to tylko co? Nie, on mówi, tylko co? A oni mówią, nie wiem, może reklama podczas meczu reprezentacji, żeby na banera być, nie? A on mówi, na baner, a ile to kosztuje? Wiesz, wiele działów czy działań marketingowych dokładnie tak wygląda i to nie jest jakiś tam science fiction. Nie? Niestety tak, dlatego tak jak jeszcze zanim chyba odpowiedzieliśmy nasz podcast, powiedzieliście, że będziemy jechać w marketingu, a ja powiedziałem, że ja też trochę będę, mimo że powinienem bronić. No jest dużo do poprawy. A w małej firmie, średnim przedsiębiorstwie, powiedz mi, własny dział marketingu, freelancer czy agencja? Oczywiście, że agencja. Znaczy, zupełnie poważnie, agencja, moim zdaniem, na pewno nie freelancer. Bo, znaczy, chyba, że bardzo dobry, sprawdzony i taki naprawdę topowy top. Który ma podwykonawców jeszcze swoich, no bo też są nie tylko oni są, najlepsi freelancerzy są drożsi niż agencje. Bo, tak? Tak. To się tak wydaje, bo oczywiście tych dobrych freelancerów to jest po prostu 2-3% ze wszystkich, prawda? No i oni po prostu mają tyle ofert, że oni sobie mogą widować te ceny. Dlatego wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest, bo in-house jest ok, wydaje się na pierwszy rzut oka trochę mniejsze koszty, ktoś będzie bezpośrednio w firmie, ale jeśli jesteś małą firmą i weźmiemy jedną osobę i nie do końca wiemy, czym ona się zajmuje i do końca rozumiemy ten biznes, no to ona może pierwsze 2-3 miesiące się będzie starać, potem coraz mniej i potem już będzie wszystko. A potem przychodzi do prezesa i mówi, reklamę zróbmy na stadionie. Tak, jeżeli to jeszcze jest super, bo wszystko działa, tu jesteśmy, tam jesteśmy, apel, czyli equivalent reklamowy jest niesamowicie wysoki, i no, ma fajną, ciepłą posadkę. Nikt jakby tego nie sprawdzi. To jest trochę jak z działami IT dzisiaj, z agencjami IT, które przychodzi, że działają, zróbcie nam to i to, takie oprogramowanie, taką aplikację. Oni mówią, o Boże, zrobimy, ale to będzie kosztowało tyle tysięcy złotych i pół roku roboty. Tak? I kupujesz to, w praktyce się okazuje, że oni to zrobili w miesiącu, nie w pół miesiąca, a nie w pół roku, tylko po prostu nikt nie jest w stanie ich sprawdzić. Oczywiście nie chcę teraz krytykować tylko IT, takie po prostu praktyki gdzieś tam są i wiadomo, no, wszędzie wszyscy szukają możliwości. Tak samo może być in-house. Natomiast dlaczego agencja? Bo rzeczywiście tylko dobra agencja, tak? Taka, która rzeczywiście wam może niekoniecznie obieca bardzo konkretny cel biznesowy, że zarobicie tyle, tyle, bo to jest prawie niemożliwe. Poczekaj, najpierw to dlaczego agencja, a potem chciałbym Cię zapytać, od razu Ci powiem, chciałbym Cię zapytać potem o to, dobra, to ja się spotykam z taką agencją, to na co muszę zwrócić uwagę, co ma być dla mnie ważne, że jestem mniejszym, średnim przedsiębiorstwem, no bo rozumiem, że nie mówimy tutaj o korporacjach i dużych firmach, dlatego że one mają swoje wewnętrzne działy marketingu, które gdzieś tam to ogarniają, natomiast mam powiedzmy 50... Chociaż one się wspierają bardzo często agencją, więc tak, coś tam jednak wyciągają, nie? No tak, tak. Ale tak, ale bardziej ale dlaczego... Ale to powiedz mi, dlaczego agencja i dlaczego przewaga agencji nad wewnętrznym działem marketingu? Jest. W małym, mówimy jeszcze raz, w małym i średnim przedsiębiorstwie, no bo ja rozumiem, że jeżeli jestem naprawdę korporacją i zatrudniam kilka tysięcy ludzi, no to dział marketingu wewnętrzny jest, powiedzmy sobie, albo wtedy agencja staje się moim działem marketingu, nie? Jasne, więc dlaczego agencja? Bo właśnie w takiej agencji masz ludzi, którzy znają się, specjalistów od różnych rzeczy. Jakby zdecydujesz jedną czy dwie osoby u siebie w firmie, to one nie są w stanie znać całego świata marketingu i wszystkich rzeczy i wszystko jeszcze zrealizować, zaplanować i tak dalej. W agencji masz ludzi, którzy, na przykład jednego accounta, który skąd wewnątrz, ty tego nie widzisz jako klient, ale on wewnątrz agencji przejdzie przez 15 różnych specjalistów i doprecyzuje to, co rzeczywiście chcecie zrobić. Na przykład jak u nas mamy różnych 8 specjalizacji, ja przejdę po wszystkich, wybiorę takie narzędzia, które dla klienta będą najlepsze. I więc po pierwsze jest to właśnie ten unikalny know-how i łączenie różnych elementów. Po drugie jest to spojrzenie z zewnątrz i tego się nie da przecenić.
I ja to widzę bardzo często współpracując z klientami. Jak się pracuje rok, dwa, trzy, cztery, pięć i coraz dłużej w firmy swoje, to ma się już takie klapki na oczach. Już się patrzy jednotorowo i nie widać nic, co jest z boku. Nie da się zrobić czegoś inaczej. Już się wie. Nie? Właśnie. I tylko zewnętrzna agencja, która jest doradcą, jest w stanie wybić się z tego jednego toru, tak? Który jedzie po prostu na wprost i tyle. I pokazać, że można inaczej, można lepiej. Więc to są, ta rzecz jest moim zdaniem bezcenna. Szczególnie właśnie dla i dużych korporacji na pewno, ale dla małych i średnich przedsiębiorstw też, bo często jest tak, że ktoś ma swój jedyny pomysł i musimy go realizować, a być może warto puszczać kogoś innego. Więc to są dwa takie elementy. Natomiast jakie było drugie pytanie, bo się to zwracało? Drugie pytanie było... Co zrobić, żeby wybrać dobrze jakby? Właśnie na co zwrócić uwagę, jakie kryteria wyboru? No, spotykam się z agencją, która do mnie przychodzi, no bo robię sobie tak zwany konkurs piękności, tak, czyli generalnie chciałbym wybrać taką, która będzie ze mną pracowała i będzie miała wpływ na moją sprzedaż. Wspomoże moich handlowców, mój dział sprzedaży, czyli sprawi, że wyniki sprzedażowe będą większe, no bo nie przychodzę, nie spotykam się z działem z agencją reklamową dlatego, żeby wydać pieniądze, no bo w małych i średnich przedsiębiorstwach te pieniądze, które się wydaje, są cztery razy bardziej oglądane niż w korporacji, gdzie mamy budżet i mało tego, to musimy zrobić zakupy, bo po budżecie są. Nie? To powiedz mi, na co zwracać uwagę, jak rozmawiam z agencją, na co patrzeć, na co uważać. Punkt pierwszy, myślę, że najważniejszy jest taki, żeby się cofnę. Agencje, że ludzie, zatrudniają się agencję marketingową, PR-ową, cokolwiek, to są ludzie, którzy znają się na marketingu, oni nie znają się w 100% na tysiące różnych biznesów, prawda? Więc pierwszą rzecz, warto sprawdzić, to czy ta agencja, czy ci ludzie, z którymi będzie współpracować, rozumieją wasz biznes, wasz sektor. Czy rozumieją, jak się u was sprzedaje, jak wygląda cały model biznesowy waszej firmy. Ale normalnie wprost ich o to pytać, czy ich szkolić? Znaczy, trzeba ich będzie przeszkolić. I tak. Najlepsze, fajne firmy, które współpracują z agencją długofalowo, na początku zaczynają od szkoleń swojej agencji. I pokazują, jak działają. Natomiast prosta reakcja, prawda? Jak zapytać się, no słuchajcie, a jaki wasze zdanie jest model biznesowy naszej firmy? Przecież czytaliście od nas, listę czytaliście, rozmawialiśmy wcześniej. Jak myślicie, jak my sprzedajemy? No i teraz pytanie, czy ta agencja powie, ale my nie jesteśmy w sprzedaży. Czy raczej powie, nie no, wy macie, chcecie dotrzeć do tych i tych ludzi, daliście taki produkt, wasza przewaga konkurencyjna jest taka, sprzedajecie w ten i w ten sposób. I nawet jeśli nie do końca to będzie, prawda, to widzicie, że myślą waszym biznesem. Nauczycie ich potem, dopowiecie, słuchajcie, to nie do końca tak, i tak dalej. Tego się nauczą, ale widzicie tą otwartość. Też nie można wymagać, żeby oni w 100% wyznali biznes, ale że myślą, że wiedzą, że rozumieją, to jest kluczowe. I druga rzecz, znowu o biznesie, bo fajnie, że agencjom przedstawią super jakieś wizuale, że super media społecznościowe, że super filmy, wszystko bardzo fajnie, pięknie. Ale kluczowe pytanie, jakie im zadajecie, po prostu jest, a jak mi się to przełoży na biznes? W jaki sposób, i to, nie że ogólnie, tylko tak konkretnie. Mówicie, żeby robić taki film. Dlaczego? Jak mi się to przełoży na biznes? Mówicie, żeby zrobić webinar z tym i z tym. Dlaczego? Jak mi się to przełoży na biznes? I po kolei, tak powiem, może nie powinienem tego mówić, bo będę miał teraz trudniej na rozmowach z moimi potencjalnymi, ale dosłownie po każdym narzędziu, dlaczego mnie proponujecie. Znaczy akurat trochę was już znamy, w sensie takim, że jestem przekonany, że odpowiedzi na pytania, dlaczego akurat to działanie i jak mi się przełoży, to jest pierwsza z podstawowych odpowiedzi, z którą jedziesz do klienta. No tak to sobie wyobrażam, przynajmniej jeżeli chodzi o ciebie. Tak, ale no przyznam, że kilka lat temu jak zaczynałem, to takie pytania były trudne i dla wielu marketingowców dalej są, bo często robimy taki błąd, że influencer marketing jest fajny, wszyscy robią, to ja też zrobię. No a potem ktoś mówi, ale po co? I no więc, bo to modne. Tak to nie działa. A powiedz mi, bo przy tej mnogości narzędzi, gdzie nawet się zastanawiałem, jakbyśmy mieli tak wymieniać kolejne narzędzia, to pewnie byśmy mogli, tak jak mówisz, 1000 wymienić i pewnie trzeba by było obszarami spojrzeć, że narzędzia, w zależności od tego, czy szukamy narzędzi związanych z wideo, czy z internetem, czy na przykład z dotarciem do B2C gdzieś tam w terenie, czy i tak dalej. Jakbyśmy popatrzyli sektorowo, to byśmy ich tam rzeczywiście wypisywali po 100 do każdego sektoru. Jak ty sobie radzisz, jak ty jedziesz na przykład do firmy, która mówi, coś byśmy zrobili, jest dobrze, ale to jest czas na inwestycje, mamy pieniądze i wjeżdżasz do takiej firmy i mówisz,
jak on, pytasz się, czego chcecie, oni mówią, chcemy jeszcze więcej. Chcemy powiększyć sprzedaż o 60%. Tak, robimy szum, robimy dużo, jesteśmy tu i tu, ale chcielibyśmy coś więcej. Się pytasz, ale no właśnie, pytasz się do jakiego klienta i tak dalej, i oni mówią, mamy klienta takiego, chcemy, no nie wiem, załóżmy, że 30% więcej. No i teraz ty masz dalej tam całą paletę narzędzi i teraz który bierzesz? Mhm. To co lubisz, czy jak ty sobie z tym radzisz? Przede wszystkim, pytam ich, jakie mają cel, chcą 60% więcej. Mówią, dobra, to teraz trzeba bardzo dokładnie przeanalizować i zawsze robimy takie spotkania strategiczne na początku z klientami. Co robicie? Bo mówisz, że jest nas dużo tu, tam i tam. No to ja chcę teraz powiedzieć, sprawdzam, czy rzeczywiście wykorzystujecie w 100% potencjał tego narzędzia, telewizji, radia, inbound marketingu itd., itd. Czyli to nawet jest dla ciebie nieźle, jak ktoś już dużo robił, bo masz dane jakieś, na których możesz się oprzeć, nie? Rzadko mam. Rzadko. W praktyce to się właśnie robi na czuje w większości wypadków i trochę właśnie nie wiadomo, jakie są tego efekty. Ale ja wtedy mówię, właśnie sprawdzam, przeanalizujmy, co robicie. I bardzo często wychodzi, że na przykład w jakimś działaniu totalnie, to w ogóle nie wiem, przykład na biznes, na sprzedaż. I ja wtedy mówię, no to z tego macie, nie wiem, 500 000 wydaje się na to, przesuńmy to na narzędzie, które wam działa. Albo zróbmy inne, dzięki któremu na przykład w ogóle nie wykorzystać tam potencjału, bo przeanalizowaliśmy sobie podczas spotkania grupę docelową, bardzo dokładnie rozumiemy, jak spędza czas wolny, gdzie jest, jak możemy do nich dotrzeć i wtedy mówię, kurczę, ale tutaj, nie wiem, wychodzi na to, że strzelam, uwielbiam spędzać czas nad morzem. W ogóle bo sama nad morzem, wiadomo, że to jakiś plet konsumencki, bądźcie tam, nawet jeśli teoretycznie wasza marka się bezpośrednio łączy, idźcie tam. I więc zawsze zaczynamy od spotkania strategicznego, dlatego my staramy się unikać sytuacji, w której na przykład dostajemy brief w stylu przygotujcie nam ofertę na komunikację PR-ową. I my jesteśmy w stanie to zrobić. Da się. Możemy sobie przyreserchować wizerunek firmy, zobaczyć, co robiła, jak się komunikuje i coś zaproponować nowego. Tylko bez sensu. Bo najpierw trzeba sprawdzić, gdzie jest luka, gdzie możemy zrobić coś więcej, gdzie możemy zrobić coś mniej, gdzie się ten biznes przełoży. I dopiero jak tam przeanalizujemy to, zrobimy to spotkanie strategiczne, które swoją drogą uwielbiam, bo tam takie smaczki wychodzą wśród ludzi z marketingu, PR-u i tak dalej, że to jest piękne. I dopiero potem jesteś w stanie przygotować konkretną ofertę. Ale jesteś chyba taki subtelny w sensie, żeby tam może wyjść niewiedza tych ludzi z marketingu. A ty wchodzisz na spotkanie i mówisz, kto wam to robił do tej pory? Chodzi o coś innego, nie chodzi o niewiedzę i kompetencji, chodzi o to, że brak takiej spójności wizji i to wychodzi naprawdę zawsze. Wydawałoby się, że jak zaproszę ludzi, nie wiem, dwie osoby z działu marketingu, dwie z działu sprzedaży, trzy z działu PR i powiedzmy dwie z social media, to wszyscy mniej więcej mają tą samą wizję tego, jak wizerunek mojej firmy, jaki ma cel biznesowy i tak dalej. Natomiast jak podążysz, popytasz i rzeczywiście takich trochę do ściany przyciszysz, to okazuje się, że oni wszyscy mieli zupełnie inną wizję. Czy wizja jest tak deklaratywnie ta sama, a później się okazuje, że ich narzędzie realizowały zupełnie inne wizje niż tak. Jest deklarowane, nie? Ja mówię, naprawdę na każdym takim spotkaniu jest taki moment, w którym ktoś nam opowiada o tym, jak on postrzega firmę i ktoś siedzi obok i robi takie, naprawdę? To wy to robicie? To wy takie macie cele? I tak po prostu nagle wow. Więc taka analiza jest potrzebna. Patrząc na to, co mówisz o waszych działaniach, czy działaniach agencji, o tym, jak ją sprawdzać i tak dalej, to wydaje mi się, że dzisiaj, gdybym był przedsiębiorcą, czy jestem w sensie, ale gdybym był odpowiedzialny za zatrudnienie agencji reklamowej, agencji komunikacji, to pierwsza rzecz, która byłaby dla mnie istotna, to logiczne myślenie i wyciąganie wniosków, no bo to wydaje mi się kluczowe przy współpracy z agencją i doświadczenie. To są dwie rzeczy. Zaczekaj, jest przewaga agencji reklamowej nad, nie wiem, studentem marketingu, no bo możemy powiedzieć, to ja ci wezmę, mój siostrzeniec studiuje marketing, to ci wszystko zrobi, nie? I to ci zrobi, chłopie, 4 razy taniej niż agencja, albo jeszcze to on ci zrobi, wiesz, nie? Potem się okazuje, że młody po prostu umie AdWordsy ustawiać w Google, nie? I to jest po prostu gdzieś tam. To zabawne, bo jak zapytasz kogoś z 10-letnim stażem w AdWordsach, to powie ci, że nie wie. Że nie wie. Bo on już wie, jak to jest trudne i jak małe różnice mogą prowadzić to przy skaniach budżetu milionowych, prawda? To jest problem. Nie takie proste się wydaje. No właśnie to jest ciekawe, nie? To jest połączenie doświadczenia z logiką, z wnioskowaniem, wyciąganiem wniosków. To jest
praca w marketingu nie jest pracą na narzędziach marketingowych. To już jest efekt, końcóweczka, to już jest jakaś tam... Praca w biznesie. To jest praca na, nie wiem, to jest praca naprawdę, widzę, na myśleniu. Czy to nie jest tak, że projekt, że ten marketingowiec zamienia się trochę w formę projekt menedżera? W sensie, że skoro to jest tak, że i tak musimy się wspierać działami poszczególnymi, no to de facto zamieniam się w projekt menedżera. Ja muszę to spiąć, pilnować, komunikować się pomiędzy działami. W dużej mierze tak. I właśnie po to właśnie są te agencje, tak? Bo tam mamy kilkunastu różnych specjalistów i wy jako potencjalny klient powinniście się kontaktować tylko z jedną, takim waszym accountem i on powinien być właśnie takim project managerem, który połączy wam to wszystko. Wy go trochę zaprosicie do swojej firmy, pokażecie, on jest w swojej agencji i on tu będzie w stanie wszystko spełnić, żeby wam te cele. Natomiast powiedziałeś o doświadczeniu, to jest jedna bardzo ważna rzecz a propos tego, jak szukać dobrej agencji. Mm-hmm. 99% ofert, przetargów i tak dalej jest, jakie doświadczenie ma agencja. Tylko to jest mało istotne, bo niestety marketingu, PR i tak dalej jest bardzo duża rotacja. I co z tego, że ta firma 2 lata temu czy 3 obsługiwała największe firmy technologiczne, na przykład, albo FMCG, jak dzisiaj już tych ludzi, którzy to robili, nie ma na pokładzie, poszli do innej agencji. Więc taki tip, nazwijmy to, wydaje się doświadczenie ludzi, z którymi będziecie współpracować, nie o doświadczenie agencji. Ono jest totalnie nieistotne. Czasami w agencji, która jest rok na rynku, jest 3-4 osoby, które mają dużo większe kompetencje niż cała największa agencja, która od 10 lat jest 15 lat na rynku, ale po prostu ci ludzie, którzy robili ich projekty, już dawno ich tam. Czyli taki znany motyw, że na spotkaniu spotykamy osobę bardzo doświadczoną, jakby się weszło w firmę i zobaczyło, kto naprawdę realizuje, no to to są ludzie, którzy oczywiście tam jest sporo ludzi na rynku po studiach, którzy chcą pracować w tego typu firmach, w agencjach i oni później realizują, czyli oni się uczą na nas. To nie doświadczenie agencji, tylko właśnie doświadczenie ludzi i zespół projektowy. No to, to o to tak mi tak chodzi, no bo zespół projektowy, jeżeli to są studenci, którzy są gdzieś tam prowadzeni, no to no fajnie, że się uczą, natomiast no, nie przyniesie to tego efektu. A powiedz mi, wysłałeś do nas taki roadmap, który zupełnie od niego odbiegliśmy, natomiast rzuciłeś tam paroma danymi, nie? Na przykład o procesie zakupowym, że dzisiaj proces zakupowy jest taki, że jak jest zaawansowany proces zakupowy w 57%, no to wtedy podejmowana jest interakcja ze sprzedawcą. Ja rozumiem, tak, że chodzi o jakiegoś klienta, powiedzmy, który szuka sobie w internecie, czy tutaj podejmuje w pewnym momencie decyzję o tym, że już może się skontaktować ze sprzedawcą. Mówisz, że to się przesuwa w stronę tego, że coraz później będziemy tę decyzję podejmowali, że będziemy coraz mądrzejsi, nie wiem, wiedzę i dopiero wtedy. Jakie to ma dla nas znaczenie jako dla sprzedawców? Będzie trudniej, nie? Będzie łatwiej. Łatwiej? Będzie łatwiej, bo... Znaczy łatwiej, bo będziesz podawaczem tak naprawdę. W sensie klient przychodzi i chce to, a ty mówisz, to masz. Ale widzisz, czyli z punktu widzenia sprzedawcy, to ja lubię mieć wpływ na klienta. Ja bym chciał mu powiedzieć, że no, ewentualnie, że coś jest lepszego dla niego, niż on sam uważa. Im bardziej on się naczyta i przyjdzie do mnie już taki, tym że dla jest... mnie gorzej. Tym nie? Dla mnie gorzej, nie? No bo też zobacz, też... Ale rośnie znaczenie narzędzi marketingowych. Tak, ale też moja pozycja słabnie jako sprzedawcy, dlatego że ja tak naprawdę staję się podawaczem, więc tak naprawdę bardzo łatwo mnie jest zastąpić, na przykład przez maszynę. Mhm. Czyli ja już nie jestem tak naprawdę potrzebny. No... I tak, i nie, bo po kolei mówisz, że jest wam trudniej. Trudniej jest wam, bo marketing i sprzedaż ze sobą nie współpracują. I po prostu ty masz zupełnie inną wizję produktu i tego, jak go sprzedajesz, jakie cechy promować i tak dalej. I marketing ma inną, zupełnie co innego komunikuje. To jest ten facet, kobieta, klient, ktokolwiek przychodzi do was i ma zupełnie inną wizję produktu w głowie, niż wy myślicie, że on ma. I musicie, i w ogóle nie ma żadnej nici porozumienia. Czyli super, czyli to może być taki efekt, że on nawet nam, nie to, że z całego internetu wziął sobie informacje, tylko był u nas na stronie. Marketing komunikował jedno, a sprzedawca mówi, to jest panie, to bzdury jakieś, nie? To się często zdarza. Więc jeśli będziecie współpracować, to mu to ułatwi, bo on już będzie jechał i będzie chciał kupić. A wy wtedy możecie powiedzieć, no tak, te buty są świetne i bardzo dobry wybór, natomiast tamte lepsze, a warto dokupić jeszcze to i tamto. No jak on, wiadomo, wiesz, dobrze wiecie, jak już się decydował na coś, to bardzo chętnie dokupi kolejne rzeczy. I ja bym powiedział, że wasza rola będzie właśnie jeszcze bardziej rosła. I okej, tam dane wskazują, że coraz więcej będziemy kupować właśnie ten proces wydłużony teoretycznie na korzyść marketingu. Natomiast w praktyce, i że tam też dane pokazują, że ludzie coraz mniej chcą kontaktu z człowiekiem bezpośrednio ze sprzedawcą. I moje zdanie właśnie wynika z tego, że dla przeciętnego Kowalskiego kontakt ze sprzedawcą to jest kontakt z kimś, kto będzie mi teraz mówił, że wie lepiej. A ja przecież przeczytałem.
A ja przecież wiem, ja zrobiłem research. No i jak wchodzicie w konflikt z nami na szkoleń, które słyszeliście, to nie sprzedacie. No teraz jak z tym marketingiem się dogadacie, to będzie spójne i ten potencjalny klient lead będzie do Was przychodził, będzie jeszcze wzmacniać jako sprzedawcę ten dotychczasowy przekaz, no to on już wszystko Was kupi, wszystko weźmie. I więc znowu wracam do tej współpracy, to jest niezbędne. Jeszcze ten, że moim zdaniem te dane, okej, okay, to będzie rosło, ale w końcu pomyślimy, jest za dużo tego internetu, ja chcę znowu tych ludzi, ja chcę z człowiekiem porozmawiać. Właśnie, powiedz mi, bo to jest coś, co chyba nas bardzo pasjonuje, w sensie takim bardzo niepokoi. Coraz częściej mamy do czynienia z wprowadzaniem procesów automatycznych, digitalowych, sztuczną inteligencją. Dzisiaj już nawet powoli ludzie, w sensie Kowalski, przy zwykłej obsłudze klienta, nie wiem, kredytowej, nie orientuje się, że rozmawia z botem. I ta dziewczyna, akurat my znamy Lidię, Lidia rozmawia z tobą tak, jakby jak rozmawia człowiek i reaguje na twoje pytania, odpowiedzi. To są jeszcze bardzo krótkie rozmowy, bardzo tam chcące na przykład potwierdzić prawdziwość lida zostawionego, nie, i tak dalej. Ale ja sobie wyobrażam to, że Lidia za 2-3 lata będzie ze mną rozmawiała tak jak żona i w sensie takim, mało tego, będzie miała informacje o mnie, których nie ma żona, czy w sensie takim, że będzie miała informacje, rozmawiając, pokazując jakiemuś działowi obsługi klienta dziewczynom właśnie to, w jaki sposób Lidia rozmawia. One mówią, my mamy przewagę nad Lidią. A ja mówię, dlaczego? Ona mówi, no bo my na przykład się zapytamy, a jak się panu spało, a co pan jadł na śniadanie? Lidia się nie spyta. Ja mówię, Lidia mało tego, że się nie spyta, Lidia już będzie wiedziała, co jadł na śniadanie. Będzie wiedziała, o której godzinie robi zakupy, będzie wiedziała, co kupuje, co lubi, jaki kolor lubi. Lidia będzie wiedziała o nim wszystko poprzez research, który gdzieś tam będzie w social media. I my tylko chcę ci pokazać, że my zaczynamy troszeczkę czuć w sprzedaży u sprzedawców, oni być może jeszcze do końca nie są tego świadomi, powoli zastępowalność. W sensie takim wiele procesów sprzedażowych, szczególnie przy zakupach prostych, takich zakupach, gdzie to, nie mam takich prostych produktów tylko, sprzedawca traci poczucie bezpieczeństwa. Jak ty widzisz jako odpowiedzialny za ten proces trochę, bo w sumie wy trochę nas ludzi wyrzucacie z rynku. Powiedz mi, ludzki będzie ważny, nieważny, te trendy przyszłości, jak one wyglądają według ciebie? Myślę, że takie trendy na najbliższe kilka lat rzeczywiście są takie, że ta sztuczna inteligencja będzie się rozwijać i coraz więcej tych zakupów będziemy robić przez sztuczną inteligencję i te wszystkie centra telefoniczne i tak dalej zostaną zastąpione. Natomiast myślę, że w dłuższej perspektywie, tak jak było z chatbotami, był boom na chatboty, na przykład na Facebooku i tak dalej, wszyscy chatboty. A dzisiaj już, jeśli to nie jest bardzo dobrze przemyślane i zaplanowane, to uciekają w tym od tego, bo jednak chcemy tego kontaktu z człowiekiem. I oczywiście przez telefon sztuczna inteligencja jest w stanie udać człowieka i już robi to prawie perfekcyjnie i będzie robić jeszcze lepiej. Natomiast ostatecznie będziemy chcieli się spotkać z człowiekiem, będziemy chcieli pogadać. I moment, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotą społeczną i potrzebujemy tego. I tak jak mówisz, że ta sztuczna inteligencja będzie wiedziała o nas wszystko. Chcesz rozmawiać z kimś, kto wie o tobie wszystko? No nie chcesz. Bo po co masz się z tą osobą rozmawiać? Chcesz się dzielić swoimi doświadczeniami, chcesz opowiedzieć o swoim problemie, chcesz pójść do tego sprzedawcy i powiedzieć, kurde, mam taki problem, taki materac. No jest super, wydaję na niego 15 tysięcy złotych, no kurde, nie mogę zasnąć. I tam ci opowiada o tym wszystkim. Sztuczna inteligencja będzie o tym już wiedziała i od razu mu po 5 sekundach powie, no to kup ten i ten, będzie lepszy. Ja chciałem się wygadać. Więc myślę, że tego nie zabraknie, wrócimy do tego. Każdy biznes ma takie fale, prawda? Ja to widzę. Patrz, jak mnie oceniłeś jakoś, czuję się lepiej. Nie, ja to widzę trochę jakby, że to, co mówisz, ma sens, ale nie w tym, że sztuczna inteligencja walnie po 5 sekundach, bo przecież ją zaprogramujesz, że może walnąć po 15. Sens jest w inteligencji emocjonalnej, że jej nie, na razie jej nie zaprogramujesz. To znaczy, że ty jako sprzedawca możesz wiedzieć, że jeszcze trzeba wyczekać, bo czytałeś to z klienta, jeszcze trzeba poczekać albo nie poruszać tego tematu. A jeżeli tego nie przewidzisz na etapie planowania i sztucznej inteligencji nie zaplanujesz, że czekaj albo 5 albo 15 sekund, no to ona tego nie zrobi, nie? Mówisz o zaprogramowaniu i dużo specjalistów mówi, że fajnie, sztuczna inteligencja i tak dalej, ale to i że paradoksalnie, że tak na pierwszy rzut oka myślisz, że to wszyscy humaniści i bye bye. Właśnie to nie.
totalnie rośnie teraz, prawda? To było bye bye, a nie pojebani, bo to mogło różnie wyjść. Wszyscy mówiliście bye bye. Tak, bye bye. Natomiast rola humanistów rośnie, bo oni będą musieli pomóc zaprogramować. Będą musieli tym ludziom od IT, którzy to wstukują, te wszystkie kody, którzy programują, uczą i tak dalej, machine learning i tym podobne. Machine learning jest super, to samo, ale to też trzeba zaprogramować. Tak. I im trzeba powiedzieć, niech ona reaguje w ten i w ten sposób, tutaj czule, tu nie czule i tak dalej. Więc wy z waszym doświadczeniem w sprzedaży będziecie uczyć tych ludzi, którzy będą programować, na przykład nazwijmy to machine learning, a później machine learning będzie już się sam, że tak powiem, uczył. Natomiast wasza rola tych ludzi, którzy właśnie trzymają tą inteligencję emocjonalną, będzie kluczowa. Super, a ty nie jesteś humanistą? Nie myślisz się jako humanista? Tak. Jesteś, nie? Bo marketing jest nauką humanistyczną, czy nie? Jest. Jest, nie? Chociaż tak technicznie tutaj nam wyszło, nie? Że tyle tych technik. Kurczę, słuchajcie, ja mam takie po tym naszym podcaście, po tej naszej rozmowie, mam takie ogromne pragnienie tego, żeby coraz bardziej gdzieś tam zgłębiać i umożliwiać tę współpracę, bo ona jest niesamowita. Ja widzę właśnie, że sprzedaż jest elementem marketingu, a nie marketing elementem sprzedaży. Że to nie chodzi o wsparcie sprzedaży, tylko chodzi o całościowe, zintegrowane działania, które sprawiają, że na końcu zadowalamy tego, który się nazywa klientem. I to jest super, nie? Trzeba umieć to coraz bardziej robić. Jedna strona musi rozumieć drugą, a nawet bym powiedział, że nie ma stron. Że tak naprawdę wszyscy jesteśmy po jednej stronie i mamy działania, jeżeli stajemy w opozycji, to tylko i wyłącznie z jakiegoś niskiego poczucia wartości albo niezrozumienia tego, kim czy czym tak naprawdę jesteśmy. Nie? To... Tak, bo ty finalizujesz teraz, tak? No. Rozumiem, zamykasz. Okej, bo ja widzę jeszcze parę obszarów takich, na które moglibyśmy się kiedyś umówić i porozmawiać. Ja bym przyjechał jeszcze kilka tych narzędzi w przyszłości. Tak. Nie? Czy na przykład widzę tutaj, że wypisywałeś dane, że 75% kupujących polega na forach internetowych, na przykład jak ocenia się, zastanawiam, ile ludzi to kupuje dzisiaj, jak to działa, co można zrobić w takim obszarze. Te narzędzia bym przyjechał. Czy w ogóle reklama w radiu ma jakikolwiek sens? Mi się wydaje, że nie ma, ale może ma. Moglibyśmy się umówić rzeczywiście w przyszłości, żeby sobie zrobić taką rozmowę, żeby porozmawiać o konkretnych narzędziach, które gdzieś tam mogą nas wesprzeć i nam. Przez którą 20 najlepszych narzędzi do sprzedaży. Brawo! No, to jest marketingowiec, to jest to. 20 najlepszych narzędzi dla sprzedaży. O których nawet nie pomyślałeś. O, to jest jeszcze lepiej, nie? Albo o których nie wie twoja konkurencja, nie? O, to już w ogóle. Dobry jestem marketingowiec? Najlepszy. Słuchajcie, Komunikacja Plus, grupa Robert Tarnowski. Robert, pod podcastem zamieścimy kontakt do ciebie. Jeżeli ktoś chciałby pomyśleć o tym, żeby w swojej firmie zaprosić was jako agencję, żebyście wspólnie gdzieś tam razem robili sprzedaż od strony marketingowej, to zostawimy dane. Super. Zostawimy też tam wszystkie stopki, w sensie i numer telefonu, i maila, ale też adres strony internetowej, gdzie was można spotkać, zobaczyć, kim jesteście, jaką jesteście potęgą. Dla mnie to jest ta grupa, która składa się z tych fajnych, jak powiem, spółek, grup, od badań po digital PR, branding. Jeszcze sponsoring sportowy, to już jest naprawdę... Tak, bo im głębiej jakby wchodzimy w was, tym bardziej widzimy, że właśnie to trzeba pokonać tą pierwszą taką płaszczyznę, gdzie jest tak fajnie wszyscy uśmiechnięci z doświadczeniem. Później się wchodzi bardzo często gdzieś do firmy i widzi się, jak to właśnie nie współpracuje, tylko jak to funkcjonuje. Że tam właśnie mamy ludzi niedoświadczonych, którzy sobie działają sami sobie. Tam ktoś sprzedał. Ci, co sprzedawali, byli super. Tutaj jak się wchodzi, im głębiej wchodzimy, tym bardziej widzimy, że to funkcjonuje, że tak powiem, jak w telewizji. Jak w serialu. Że rzeczywiście macie fachowców, którzy są, no nawet nie wiem, kurczę, jak was na to stać, nie? Ale nie to... Aż nie wiem, co powiedzieć teraz. Co teraz i współpracujesz? Jeżeli chodzi o seriale, to co teraz oglądasz? Teraz staram się nadrabiać stare. Na przykład, wstyd się przyznać, Boże, ostatnio odpowiem Plotkarę, ale nieważne. Co odpowiedziałeś? Plotkarę. Nieważne. A to takie stare jeszcze z podstawy. Ale bardzo z tych nowych seriali mega polecam dokument na Netflixie z Billem Gatesem. Co siedzi w głowie Billa Gatesa. Jest niesamowicie inspirujący i opowiada mnóstwo ciekawych rzeczy. I mnie na przykład mega poruszył to, że oni, Bill Gates stworzył, został z jakimś startupem, rzeczywiście prawie że w 100% bezpieczną elektrownię atomową.
I już mieli to budować, już mieli pozwolenie w Stanach, już mieli pozwolenie w Chinach i rzeczywiście ono było tak skonstruowane, że to nie miało jakby wybuchnąć. Jakby problem energii w całym świecie był rozwiązany. No i wtedy pojawiła się Fukuyama, wybuch i opinia społeczna powiedziała nie i nie wyszło. A teraz to jest jeden z takich przykładów, jest mnóstwo tego, co Bill Gates rzeczywiście robi po zakończeniu swojej kariery w Microsoftcie. I warto, jest super. Jest też na HBO fajny serial z twojej działki, HBO Go. Nie pamiętam tytułu, ale opowiada o twórcy Fox News. Też jest super. No. Też jest mega. Ja oglądałem, jestem właśnie po sukcesji, też na HBO. Mhm. Jak sobie sukcesję obejrzysz, to będziesz wiedział, że najczęstszym słowem, które pada na spotkaniach zarządu jest fuck off. W bardzo bogatych firmach, wiesz, Sukcesja. A co czytasz teraz aktualnie? Takie... Teraz skończyłem czytać właśnie Factfulness, to też jest książka polecana przez Bill Gates. Factfulness. I napisałem teraz polskiego autora. A powiedz mi teraz, uważaj, bo teraz pytanie do ciebie. Będzie grubo. Wydajemy książkę, to już jest nasza piąta, szósta, nie pamiętam, ale... Książka, która będzie zajmowała się bardzo konkretnym elementem rozmowy sprzedażowej, czyli początkowym etapem, my uważamy go za najważniejszy, czyli będziemy mówili o słuchaniu, o badaniu potrzeb, o tym, żeby zamilczeć, uważność na klienta, ten początkowy etap. Czyli wiesz, o czym będzie, no bo byłeś na naszym szkoleniu, mniej więcej w sensie... Świetne szkolenie, to teraz ja mogę tylko się... Dziękuję. No i teraz właśnie mamy ten początkowy etap i teraz mamy trzy propozycje, które ci powiemy, jeżeli chodzi o tytuł książki. A już mamy ten tytuł, także ale zobaczymy twoją i naszą sprzedażową, twoją marketingową intuicję. Dobra. Pierwszy tytuł to jest Człowiek niewysłuchany, modele badania potrzeb. Drugi tytuł to jest Głuchy handlowiec, modele badania potrzeb. I trzeci tytuł to jest Shut Up, modele badania potrzeb. Chcecie sprzedać jak najwięcej, podejrzewam. No właśnie. To bym wybrał Shut Up. No to tytuł książki Shut Up. Już niedługo wyślemy ci, jak to mówią niektórzy guru w branży rozwojowej, chcemy pomóc jak największej ilości osób, dlatego wybraliśmy tytuł. Zrób się błagam dobrą okładkę. W sensie ostatnio... A co byś dał na okładkę? A to już jest to pytanie. Bo my już mamy. Skąd w ogóle ten ostatni kilka wywiadów właśnie czytałem, że... Cały polski przemysł książkowy w Polsce i to jakie okładki produkujemy, to jest jakaś masakra, to zostanie znaczone. To w ogóle nie przyciąga, w ogóle nie sprzedaje, w ogóle nie robi. Ostatnio była książka Jak nie myśleć i ona była z takim leniwcem. Taka no, błękitna, lekko błękitna okładka taka z tym leniwcem, taka jasna. Nie, wiele osób by się sprzeczało, czy to błękitne, ale tak. Nazwijmy to prawie błękitne. On turkusowy. Okay, i myślę, że mnóstwo osób, mnóstwo, to jest absolutny bestseller. Zobaczyło tą okładkę i myślało, o kurde, fajne, chcę zobaczyć co do tego, fajny tytuł, więc połączcie Shut Up, jest super, z czymś catchy na tej okładce, żeby to mówiło, żeby ludzie, nie umniejszając, kupili tą książkę dla okładki. I w końcu już czytałem nawet. Zasmuciłeś nas na koniec. No, trochę mówię jako market, dlatego zapytałem, czy chcecie sprzedać jak najwięcej. Na ten moment jest taka wersja... Też tutaj kanał sprzedaży się pewnie liczy na ten moment. My bazujemy na kanałach internetowych takich, na które my jakby ludzi kierujemy, ale to też wizualizacja jest ważna. Na ten moment my mamy tylko tekst na okładce, natomiast zadbaliśmy o kontrast, to znaczy, że jest czarna okładka z białym tekstem Shut Up, nie? I na dole jest dopiero podpis modele badania potrzeb. A, to jest i to się tak dobrze czyta, chociaż rzeczywiście jak myśmy obrazy wstawiali, no to nam to nie pasowało, trywializowało trochę. A nie, no fajnie, bo to wygląda jak krzyk, nie? Rzeczywiście, jakby to się Shut Up. Nie wiem, czy mogę po polsku powiedzieć. Po angielsku tak. Zamknij się, bo teraz tak zamknij się, to można. A chciałbym powiedzieć, dobrze. Tak, no, ale poczekaj, inteligencja emocjonalna, nie? I tak, i on dopasował się i przytaknął, że jednak dobry wybór. Tak. Nie? Zobacz, chociaż myślał zupełnie co innego. To jest naprawdę. Jest prawda. Robert, bardzo ci serdecznie dziękujemy za tą rozmowę. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w międzyczasie byli z nami podczas słuchania tego podcastu, a nagrywając, którzy byli na żywo. Muszę powiedzieć, że nawet mieliśmy tutaj dosyć spore, w naszym pokoju było dużo ludzi, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Potem ci powiemy ile, bo mamy tam
statystyki, badania, super. Wszystko nam fajnie. No, ja przeanalizuję, zrobimy remarketing. I przy następnym 20 narzędzi wspierających sprzedaż, o których nie miałeś pojęcia, będzie jeszcze więcej. Super, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do tego, żeby wchodzić w te linki, które podaliśmy pod spodem.